Kochani, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj jest kolejny Vlogtober. Już się pogubiłam w tej numeracji, powiem wam. Ale chyba 15. Także doszliśmy do półmetku. Fajnie, cieszę się. Ale powiem wam szczerze, że sił mam dalej mało. Mam takie momenty, powiem wam, że jak na przykład sprzątam, to czuję właśnie takie, że nie mam sił, nie? Jeszcze potrzebuję troszeczkę czasu, żeby, wiecie, stanąć tak w pełni na nogi, a chciałam się wam pochwalić, że tak jak wam mówiłam o tych owocach, to jeszcze dołożyłam sobie jeden owoc. I jeszcze, słuchajcie, gruszka wpadła, także cieszę się, będę robić dzisiaj ciasto znowu z owocami. Powiem wam, tak patrzę w okno, bo strasznie dziwną chmurę widzę, która idzie tak od dołu i wygląda trochę, jakby się coś paliło. Nie wiem, słuchajcie, dzisiaj jest niedziela i... Nie no, kurde, muszę wam pokazać tą chmurę. Zobaczcie, kochani. Tak idzie śmiesznie. Śmiesznie ta chmura idzie, tak od dołu się przesuwa. Tak jakby się coś paliło, ale nie, może tak nisko jest osadzona, wiecie. Było troszeczkę cieplej i troszeczkę pogodniej. Fajnie, bo ja lubię jesienią takie słoneczne dni. Wiedzieć, że ostatnio był ten, nie wiem czy słyszeliście, że był ten huragan. Na pewno słyszeliście o tym Miltonie. Ja na przykład oglądam czasami taką vlogerkę, która mieszka w Sarasocie. Właśnie Polkę, która tam mieszka, nie? I powiem wam, że ona tak właśnie podzieliła te filmy, że pokazywała dzień po dniu, jak to wszystko wygląda i też w trakcie. I potem miała właśnie taką historię, że właśnie postanowili się nie ewakuować z mężem i zostali, słuchajcie. Ja powiem szczerze, jakbym ja była w takim terenie, gdzie są huragany, to ja bym nawet 5 minut nie została. Tylko w każdej takiej jednej sytuacji po prostu od razu ewakuację, nie patrzę, że dom, że coś tam, wszystko zabezpieczam i idę w bezpieczne miejsce, nie? No ale wiadomo, każdy ma inne podejście i oni akurat zostali. No i nagrywała ta kobieta. I właśnie ona tam mówiła, że właśnie po pierwsze, dobrze, że ten, bo ten huragan w założeniu miał być piątej kategorii, więc tragedia, nie? Ale, bo ja też oglądałam sobie, słuchajcie, na tym, na CNN, na tym amerykańskim kanale, właśnie na bieżąco u nich wiadomości, żeby po prostu z pierwszej ręki się dowiedzieć, jak tam ten. Oni mieli porozkładanych jakichś tam tych swoich dziennikarzy, żeby tam na bieżąco właśnie tak z tych punktów krytycznych nagrywać. I to się działo, słuchajcie, w nocy. I ja specjalnie, znaczy w nocy, jakoś koło 5 rano, jak u nas było, to tam się robiła już 20. Więc tak naprawdę u nas jak był już ten wczesny poranek, to jeszcze do popołudnia u nich była ta nocka i wiecie, i to się wszystko działo, ja patrzyłam. I powiem wam, że jak patrzyłam na tego dziennikarza, on, słuchajcie, ledwo stał. Jego tak porywał ten wiatr cały czas go pchał, że on cały czas mógł, bo to wiecie, jak jest huragan, to on niesie ze sobą bardzo duże ilości wody. I on cały czas tak mega mógł i mega na niego wiało, że ustać nie mógł, nie? Kurde, jaka porażka to jest, naprawdę. Ja, powiem wam szczerze, byłam chyba dwa razy w takiej sytuacji, gdzie był u nas taka wichura była, nie wiem jak to się u nas nazywa, trąba powietrzna czy coś takiego, kurde. Takie wiecie, pomniejsze jakieś takie silne wiatry. I to już mnie przerażało, co dopiero huragan, który ma chyba tutaj było 160 km wiatr, a zakładali, że będzie 300 chyba 50 czy coś, czy 450. To sobie wracając do tej vlogerki, ona nagrywała, że słuchajcie, się działa, bardzo mocno wiało, cały czas wiecie, okna jej się trzęsły i słyszała ten wiatr cały czas, nie? No bo oni tam w Stanach to mają czasami takie panele przeciwhuraganowe, ale nie zawsze, czasami tylko po prostu są okna normalnie i tyle. I słuchajcie, wieje cały czas. I ona tak mówi do męża, nagle, no kurde, cisza jest. Mówi, czemu jest cisza? Nagle nie wie, 20 minut, nic.
I ona wyszła, słuchajcie, faktycznie nic się nie ruszało, bo to był środek nocy, więc ona latarkami tam, słuchajcie, sobie to wszystko, bo prądu nie było, telefonu nie było, internetu, bo to zaraz momentalnie zrywa. Jak jest huragan, no to zaraz nie macie, nie? Środek nocy, w ogóle ciemno w całym domu, ciemno wszędzie na ulicy też. I ona miała z mężem taki po prostu taką latarkę, taką, no takie coś, takie światło, takie powiedzmy przemysłowe, które po prostu gdzieś tam se świeciła, nie? I wyszła na zewnątrz i mówi, kurde, no nic się nie dzieje. Rozumiecie, że jest trochę takiego rozpierdzielu, że wiecie, gałęzie trochę leżą, że dom jest taki ubrudzony od tych wszystkich właśnie niesionych rzeczy. Ale no kurde, no nic się nie dzieje. I słuchajcie, wiecie co się okazało? Że w tym czasie, jak przez te 20 minut było spokoju, to oni byli w oku tego huraganu. Rozumiecie, że wszystko dookoła wirowało dalej i rozpieprzało dalej, a tu, gdzie było te oko, gdzie oni się akurat ten jej, ich dom i tych okolicznych ludzi, bo to wiecie, to oko to troszkę jest taka odległość, nie? Ale że to po prostu było cisza, nie? I jak ja to zobaczyłam, mówię, kurde, jakie to jest porąbane, wiecie, że wszyscy dookoła mają przerąbane na ten moment i mega tam jest wiatr i mega zrywa i w ogóle samochody się przemieszczają, zalewa, wiecie, tą wodą, a u nich tak jest mega odpływ, że zaciąga rzekę, wiecie, gdzieś tam w dół. Mega spada ciśnienie, bo tam pisało w internecie, że 900 chyba 930 hektopaskali, czy 950, coś takiego, że mega, tak wiecie, wali ciśnienie, więc jak chcą coś ciśnieniowcy, to mają przerąbane. Jest taka cisza, nie ma wiatru, nie ma, po prostu nie dzieje się nic. Tak jakby po prostu wszystko zamroziło. Wiecie, nie? I też bardzo często się obserwuje, że zwierzęta w tym czasie wychodzą ze swoich kryjówek i szukają sobie na bieżąco jakiegoś miejsca do, wiecie, do takiej, do przygotowania się do tego dalszego etapu tego huraganu, nie? Zwierzęta się, wiecie, pobudzają w tym momencie, gdzieś tam przemieszczają, coś tam sobie organizują i na nowo się chowają. I jak one się chowają, to zaczyna powoli znowu delikatnie właśnie wiać i potem ten wieje, wieje i nagle znowu zrywa, nie? Że taki jest, wiecie, niby daje wam znać, znowu huragan, że się zbliża, że zmienił kierunek i wychodzicie z tego oka. Ale jest taki zryw znowu, że zaraz znowuż, wiecie, wiatr i taka ściana wody, bo ta woda, co spłynęła, to no znowuż wraca, ale wraca cała. I nagle, wiecie, to są te, od razu te powodzie się robią, nie? Słuchajcie, to jest tak fascynujące, że ja po prostu nie mogłam uwierzyć, jak widziałam właśnie ten dokument, bo też oglądałam na National Geographic właśnie dokument, że tam było wszystko wytłumaczone, jak to działa, że słuchajcie, z takiej ciszy, w której totalnie nie dzieje się nic, nawet po prostu listek się nie rusza, gdzie przed chwilą jeszcze po prostu tutaj było 200 kilometrów, to nagle znowu wraca i to jest takie nagłe, wiecie, że tak po prostu jest taka ściana wody, nie? Z tego deszczu właśnie taki się robi mega, taki potężny, ulewny deszcz i na nowo wiatr jest mega silny od razu tak naprawdę. Z takiej ciszy od razu macie silny wiatr, nie? To jest po prostu jednocześnie fascynujące, a jednocześnie tak przerażające. Przecież słuchajcie, jak ci ludzie tam zostają i są w tym oku i wychodzą normalnie, otwierają drzwi, wychodzą na zewnątrz i nagle nic się nie dzieje, to jest tak, to musi być po prostu tak dziwne. Wiecie, o co mi chodzi. I powiem wam, obejrzałam właśnie sobie vloga u tej kobiety, na szczęście nic im się nie stało, bo wiecie, jak był ten huragan trwał, potem była ta cisza, że oni byli w tym oku, potem znowu się zerwało tak mega mocniej i trwało przez długi parę godzin chyba, tak? Bo to trwało chyba od 18 do 6 rano, coś takiego, że tak wiecie, cały czas i cały czas i cały czas. To potem, wiadomo, jak to minęło i się zrobił u nich dzień, no to już była ta fala, wiecie, ta faza sprzątania. Zesprawdzali, co im tam zniszczyło, co ten. I powiem wam, że na tym fragmencie, gdzie była ta rodzina z tego vloga, co oglądałam, to u nich wszystkie były domy całe, trochę tam z dachu pozrywało i tak naprawdę ucierpiał tylko taki płot, który szedł, bo on był plastikowy, jakieś daszki takie małe, wiecie, gałęzie były troszkę powalone.
Ale generalnie no takie straty, bardziej taki bałagan, a nie że rozwalone domy, nie? A słuchajcie, jak oglądałam z innej części tej Sarasoty, z tego miejsca, to tam były normalnie domy poniszczone. Samochód wywrócił się, słuchajcie, przesunął się gdzieś tam mega, mega daleko i był odwrócony po prostu na dachowanie. I myślę sobie, kurczę, jaki fart musi być w takiej sytuacji, jeśli chodzi o ten kierunek wiatru i ułożenie tego huraganu. Po prostu, że oni się znaleźli w tym oku, to mogło tak naprawdę ich uratować, mi się wydaje. No bo nie wiem, czy to jest korzystne, czy nie, bo się aż tak bardzo na tym nie znam, no ale jeżeli przez te 20 minut byli w takim spokoju, no to znaczy w tym samym czasie, w innym miejscu był po prostu rozpierdolnie. Dajcie znać, czy obserwowaliście to zjawisko właśnie w Stanach. Dajcie znać, co o tym myślicie. Ale dla mnie osobiście, wiecie, ja kocham naturę, kocham wszystko, co jest, wiecie, związane i z astronomią, i z ziemią, i z tym wszystkim. Ale szczerze wam powiem, ja bym, kurde, ze stresu chyba naprawdę nie wytrzymała, nie? Nie wyobrażam sobie być w domu, wiecie, zamknięta w domu, w którym dookoła jest huragan, nie? To musi być przerażające i wydaje mi się, że tutaj akurat w tym przypadku tego huraganu wydaje mi się, że większe szkody chyba zrobiły te tornada, które były, bo powstało 15 tornad przy okazji, nie? To jest w ogóle probane, bo tornada to wiecie, one tak są bardziej centralnie, wywalają wszystko tak punktowo, nie? Więc mogą zabrać chatę od razu, nie? Kochani, i no taka mi pogadanka wyszła o tym huraganie. I dajcie znać, co o tym myślicie. Ale ja to obserwowałam właśnie z telewizji i powiem wam, że kurde, szok. Szok normalnie. Ogólnie, co u mnie, kochani, to no mówię, jest niedziela, jest popołudnie, bo gdzieś jest koło trzeciej. Nie, koło piątej jest. Kochani, już jest prawie 17. Ja pikole. No i co, kochani, ja sobie odpoczywam, trochę sprzątałam, nie za dużo. No bo chcę odpocząć, jakoś mi ten weekend bardzo zleciał. Dzisiaj, wiecie, sobie obejrzeć, jak to się nazywa, Taniec z Gwiazdami, Awanturę o kasę. I co to dzisiaj ma jeszcze być? I rolnik. I tak będę dzisiaj spędzać ten dzień, nie? Może wyjdę na spacer, bo jest słonecznie. A tak to, słuchajcie, będzie normalny, zwykły dzień. Także, kochani, taka to historia o tym huraganie. Mam nadzieję, że wam się spodobała, dajcie znać, piszcie w komentarzu, a ja kończę, bo idę nagrywać drugi vlogtober, bo muszę troszeczkę nadgonić. No i co, widzimy się w kolejnym filmie, trzymajcie za mnie kciuki, bo znowu jakoś straciłam siły. No i co? Do jutra, kochani, w następnym vlogtoberze. Pa, pa!